takie zakwasy w nogach i w tyłku, że ledwo idę, moi drodzy, tutaj po tym szlaku. Ale tak jak widzicie, świeci słoneczko, jest pięknie na dworze. A wczoraj padał śnieg. Dzisiaj też jestem w sumie w Kalifornii, tylko tak jakby po drugiej stronie, albo można powiedzieć w innym kierunku, za górami Sierra. Więc pogoda jest zupełnie inna. Tam pewnie nad jeziorem właśnie Frenchman's Lake, gdzie byłem ostatnio, dalej jest taka średniawa pogoda. Ale tutaj, tak jak widzicie, słoneczko świeci, shorty do pływania, krótki rękawek i jest idealnie, moi drodzy. Na dworze dzisiaj tutaj ma być chyba w szczytowym momencie 29 stopni, więc będzie naprawdę gorąco. Dlatego właśnie idę nad rzekę posiedzieć sobie, odpocząć, popływać może trochę tutaj w wodzie, bo już powiem wam, woda jest dosyć ciepła tutaj w rzece Yuba, więc myślę, że zapowiada się bardzo fajny dzień. W ostatnim czasie, moi drodzy, ten kanał rozwija się naprawdę szybko. W tym momencie już jest nas tutaj prawie 24 tysiące chyba. Niesamowite, naprawdę. Cieszy mnie to niezmiernie, że podobają wam się moje materiały, że oglądacie to, że piszecie komentarze. Także jeszcze raz wam serdecznie za to dziękuję. Nie wiem, od kiedy tak naprawdę zaczęliście mnie oglądać, ale zauważyłem, że ja w swoich filmach bardzo często przytaczam coś, o czym mówiłem kilka odcinków wstecz. Więc może napiszcie w komentarzach, kiedy właśnie zaczęliście mnie oglądać. Może przy jakiej liczbie subskrypcji albo od którego odcinka. Jestem ciekaw, bo zawsze tak mówię, że na przykład dzisiaj mam niesamowite zakwasy. A może nie widzieliście po prostu odcinka z wczoraj, że byliśmy właśnie z Jovaną na siłowni, robiliśmy nogi. Coś, o czym właśnie chciałem z wami dzisiaj porozmawiać, to jeżeli widzieliście odcinki z Utah i jeżeli oglądaliście mnie właśnie w trakcie tamtego road tripa, no to wiecie, że zaraz po tym road tripie przestałem pić kawę. Po kilkunastu latach, prawie po 16 albo 15 latach picia kawy, całkowicie odstawiłem kawę. I dzisiaj tak naprawdę mija 30 dni, moi drodzy, bez kawy. I powiem wam, że dużo się zmieniło, jeżeli chodzi o moje samopoczucie, jeżeli chodzi o jakość mojego snu, jeżeli chodzi o poziom mojej energii. Dlatego chciałbym z wami właśnie dzisiaj o tym porozmawiać, bo są to rzeczy, o których na przykład ja nie wiedziałem i nie zdawałem sobie sprawy z tego właśnie, jaki wpływ na nas ma takie codzienne picie kilku kaw. Trzydzieści dni bez picia kawy i pierwszy taki duży plus, który zauważyłem właśnie w momencie, kiedy przestałem pić kawę, to jest to, że zacząłem się niesamowicie dobrze wysypiać. Ja na przykład wcześniej nie miałem problemów z zasypianiem. Wystarczyło, że położyłem głowę na poduszce i od razu usypiałem, dosłownie w kilka sekund. Przy takim aktywnym trybie życia, jaki ja prowadzę, czyli siłownia, treningi, ciągłe wyjazdy w góry, nad jezioro, mi wystarczyło przespać się na przykład 4-5 godzin, czasami maksymalnie 6, i ja się budziłem wypoczęty, a raczej tak sobie chyba wmawiałem, albo tak po prostu myślałem, że jestem wypoczęty. Bo powiem wam, że w momencie, kiedy przestałem pić kawę, tak po 2 tygodniach, kiedy zaczęło mi przechodzić jakby to takie mentalne uzależnienie od kawy, od tego nawyku picia właśnie kawy, robienia kawy, siadania z tą kawą gdzieś, to powiem wam, że zacząłem sypiać dużo lepiej. Owszem, zasypiam również bardzo szybko, ale budzę się, powiem wam, jeszcze bardziej wypoczęty niż wcześniej. I uważam to za duży plus i powiem wam szczerze, nie wiedziałbym o tym tak naprawdę, gdybym nie przestał pić kawy. Bo wcześniej mi się wydawało, że wszystko jest spoko,
a jak tylko odstawiłem kawę, okazało się, że jednak czuję się jeszcze lepiej i wysypiam się jeszcze lepiej, więc uważam to za bardzo duży plus. Kolejna sprawa to jest na pewno poziom energii. Zauważyłem, że w momencie, kiedy przestałem pić kawę, mój poziom energii bardzo podskoczył do góry. Bo wcześniej właśnie zaczynałem na przykład dzień od tego, że wstawałem, robiłem sobie kawę, siadałem, coś tam zaczynałem dłubać z filmem albo z jakimiś tam swoimi sprawami i tak koło godziny 12-13 przeważnie poziom energii spadał, robiłem się senny i albo musiałem wypić kolejną kawę, albo musiałem się chwilę przespać. A teraz zauważyłem, że po pierwsze wstaję dużo wcześniej i wstaję wypoczęty, na przykład przed 5:00, o 5:00 rano i wstaję od razu przy pierwszym budziku, pełen energii, chęci do działania i zaczynam sobie coś tam robić. I tak naprawdę cały dzień potrafię jakby przeżyć bez drzemki przy właśnie tym moim aktywnym trybie życia. Czyli po prostu gdzieś tam sobie jadę w góry, tak jak dzisiaj. Potem wrócę do domu, zacznę to edytować, zacznę coś tam odpisywać wam na komentarze. No i tak mi zleci cały dzień i nie odczuwam tej potrzeby już właśnie, że musiałbym odpocząć. Czy nawet po siłowni, moi drodzy. Jak wracam z siłowni, pójdziemy z Jovaną, tak jak wczoraj na przykład robiliśmy nogi. Oczywiście, mam dzisiaj zakwasy niesamowite i to takie, że ledwo chodzę tutaj po tych schodach, ale poziom energii jest dosyć wysoki i powiem wam, że bardzo mnie to cieszy, bo w pewnym momencie to już tak myślałem, że kurde, chyba się jednak starzeję, bo chodziłem na te hajki i wracałem taki zmęczony, a w momencie, kiedy odstawiłem kawę, całkowicie to uczucie po prostu jakby odeszło, znikło. Więc super. Moi drodzy, polecam naprawdę. Jeżeli na przykład pijecie kawę już od dłuższego czasu, regularnie, każdego dnia, spróbujcie sobie zrobić przerwę i zobaczycie. Może to będzie miało na was jakiś pozytywny wpływ, może nie. Ja wam mówię ze swojego doświadczenia, jak to wpłynęło na moją jakość życia. Jeszcze dwa takie duże plusy, które zauważyłem w momencie, kiedy przestałem pić kawę. Pierwszy z nich to jest takie ogólne samopoczucie. W momencie, kiedy na przykład brakowało mi kawy, robiłem się taki trochę grymaśny, marudny. Nie zawsze mi się coś tam chciało robić, nie zawsze chciało mi się na przykład gdzieś jechać w góry albo nagrywać jakiś film, bo po prostu, no nie wiem, ja jakoś tak samopoczucie miałem takie kiepskie w momencie, kiedy nie pijałem kawy. I jak tylko odstawiłem kawę, to muszę wam powiedzieć, że pierwszy tydzień był spoko. Drugi tydzień zauważyłem, że zrobiły mi się takie huśtawki nastrojów, że czasami byłem na przykład bardzo szczęśliwy, a potem na przykład bardzo taki, nie powiedziałbym zdołowany, ale taki wypełniony niechęcią. I po pierwszym tygodniu, kiedy właśnie te huśtawki wskoczyły, mówię, kurde, chyba nie dam rady wytrzymać miesiąca bez kawy. No ale przetrzymałem i powiem wam tak, po trzecim tygodniu całkowicie te huśtawki nastrojów już przeszły, zacząłem się czuć naprawdę dobrze i zacząłem zauważać plusy niepicia kawy. I powiem wam tak, teraz w tym momencie nie wiem, czy bym wrócił tak naprawdę do picia kawy, bo nie chciałbym przechodzić przez jedną rzecz znowu. Problemy żołądkowe. Nie wiem, jak kawa na was działa, ale ja w momencie, kiedy wypiję taką za mocną kawę, to od razu zaczynają mi się problemy z żołądkiem. I wiem, że teraz po takiej przerwie, po właśnie miesiącu niepicia kawy, jakbym wypił pierwszą kawę, to od razu musiałbym biec do kibla. Dlatego po prostu nie wiem, czy jest to w ogóle warte. Nie wiem, na razie się dobrze czuję bez kawy, moi drodzy, i tak jak już wam powiedziałem, polecam każdemu spróbować.
W ostatnim odcinku śnieg, dzisiaj koleś bez koszulki. Co się dzieje w tych Stanach, moi drodzy? Pamiętajcie, tutaj w górach Sierra pogoda naprawdę potrafi czasami zaskakiwać, zwłaszcza na wiosnę. Może się to szybko zmienić, w jeden dzień może padać śnieg, tak jak właśnie widzieliście w ostatnim odcinku. Następnego dnia może być 29 stopni. Czasami tego samego dnia możecie mieć zupełnie inną pogodę, w zależności po której stronie gór Sierra się znajdujecie. Jeżeli jesteście na przykład głębiej w górach, może padać śnieg, wystarczy, że przejedziecie czy to do Kalifornii, czy do Nevady bliżej Reno, tam na pustynię i będziecie mieli zupełnie inną pogodę, będzie ciepło. Jeżeli chodzi o miejsce, w którym się znajduję, to oczywiście jest to rzeka Yuba w Kalifornii przy autostradzie numer 49, moi drodzy. Ja przeszedłem około 2,5 godzin od parkingu, takim wąziutkim szlakiem, tak jak właśnie widzieliście we wcześniejszych ujęciach. Dlaczego? No bo tutaj nigdy nikogo nie ma. Bardzo dużo drobinek złota tutaj w tej rzece. Nie wiem, czy mi się uda podnieść jedną, bo to są takie, wiecie, cieniutkie płatki. O, co, już uciekła z nurtem? O, już tak. No trudno. Może znajdę gdzieś jeszcze jedną. Jest tego dosyć sporo, tylko że to są takie bardzo cieniutkie małe płatki złota. O, jest jeszcze jedna. Zobaczmy, czy uda mi się. No, jestem ciekaw, jest czy nie ma. Jest. Nie wiem, czy widzicie. O kurde, zgubiłem już? A nie, jest tutaj. Widzicie? Jest tutaj taka drobinka złota. Płatek po prostu taki cieniutki, jak się dodaje na przykład do jedzenia. I tego tutaj jest dosyć dużo, moi drodzy. Tylko że to jest teren prywatny kopalni, gdzie ja się znajduję w tym momencie. Jeżeli na przykład złapaliby mnie płuczącego tutaj w rzece za złotem, no to pewnie dostałbym mandacik. No i dobra, moi drodzy, kolejny piękny dzień zaliczony. Mam nadzieję, że podobał Wam się dzisiejszy materiał, że informacje, które Wam przekazałem, będą w jakiś sposób przydatne w Waszym życiu, czy na przykład w Waszym przyszłym podróżowaniu tutaj po Stanach. Jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to chciałbym Was serdecznie zaprosić do subskrypcji, do oglądania starszych odcinków, ponieważ znajdziecie tam bardzo dużo filmów informacyjnych na temat życia w Stanach, na temat kosztów pracy i tym podobnych właśnie takich najpopularniejszych tematów. Także serdecznie zapraszam, subskrybujcie mój kanał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jeżeli podobał Wam się ten odcinek. A na dzisiaj to wszystko, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym. Cześć! Holy Mary sings songs in the wet rain, walking.